Dziś mamy to szczęście, że możemy świętować urodziny z naszym przyjacielem Andrzejem, który przyjeżdża na potańcówki po 600 km razem z żoną i z córką. Andrzeju! Drodzy Państwo, pozwólcie, że przejdzie tutaj rodzina Andrzeja i Andrzej. Aniu, jesteś tu? Andrzeju, z okazji Twoich urodzin, my, cała rodzina Huberkowa, składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, miłości, radości, dobrych ludzi wokół. No i ta emerytura, żeby była jak najszybciej i żeby Cię stać było na wczasy, ale te wczasy u nas. Z rodziną Huberkową na potańcówkach. Drodzy Państwo, poznaliśmy się rok temu i Andrzej świętował wtedy swoje 59. urodziny na potańcówce, kiedy pierwszy raz przyjechali na tego typu zabawę. No a dziś, jak się domyślacie, rok później, Andrzej świętuje 60. urodziny z nami. Andrzeju, wiesz, bo my Ci chcemy jeszcze powiedzieć, żebyś się nie martwił, bo 60 w sumie to tak niewiele. A to, żebyś wiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 60. Pozwól jeszcze, że przeczytam, co Renia napisała na torcie, który wykonała specjalnie dla Ciebie. Andrzej, 60. urodziny. Okazja dla całej Huberkowej rodziny, żeby Ci złożyć szczere życzenia. Niech się Twój uśmiech nigdy nie zmienia, żeby Ci zdrowie dopisywało i na potańcówkach Huberka radośnie tańczyć pozwalało. Tego życzymy Ci wszyscy. Proszę Państwa, teraz kto częstuje tortem? Czy będę mogła coś powiedzieć? Bardzo serdecznie dziękujemy Wam wszystkim, kochana rodzina Huberkowa. Nie wiem, od 3 lat tak się zaczęło. Jak zaczęłam Was oglądać, podziwiać Paną Kapelę Stefana Jankowską, zakochaliśmy się w Was. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Chciałam jeszcze pozdrowić takiego wirtualnego przyjaciela Jacka, którego poznałam jako pierwszego. Później zaczęło się od Iwonki i później tak poleciało.
poznaliśmy takich wspaniałych ludzi. Też tutaj są. Państwa Sławków, pozdrawiam. Dziękujemy wam bardzo wszystkim. Bardzo dziękuję. Nie spotkaliśmy się tego w ogóle. Zresztą tak, że w tym roku też był taki trochę niespodziewany krok. No w tym roku to już w ogóle nie spodziewaliśmy się takich rzeczy. Choć co prawda byliśmy co nieco przygotowani, ale no nie aż tak. Także bardzo proszę częstować się, kto ma ochotę. Bardzo gorąco zapraszamy. Całą się kołam, bo a ja się tak z tym wychowałem.